Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, a zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. Po coś ty dzisiaj przyszedł? No właśnie z tego samego powodu, żeby zobaczyć Chrystusa, Mesjasza, Boga. Spotkać się z Nim w Eucharystii, żeby przynieść to światło, które symbolizuje Jezusa Chrystusa, dzisiejsze świece, które zostały poświęcone. Za natchnieniem Ducha Świętego jesteś dzisiaj w świątyni. Tak właśnie działa Duch Święty. Duch prowadzi do Boga. Duch Święty przyprowadzi do Chrystusa. Często zastanawiasz się, co zrobić, żeby ktoś z Twoich bliskich się nawrócił. Módl się do Ducha Świętego. Jak Pan Bóg nie dotknie serca człowieka, nie będzie nawrócenia. To jest właśnie ta moc, moc Ducha Świętego, która szczególnie dzisiaj się rozlewa na nas wszystkich, a szczególnie na osoby konsekrowane. Zobacz, co w Piśmie Świętym, Pismo Święte pisze o Annie, córce Fanuela z pokolenia Asera. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. To jest właśnie to, co my możemy zrobić, żeby uprosić łaskę u Ducha Świętego. Nie ustawać w postach i modlitwach. Od nas może Pan Bóg nie wymaga tego, żebyśmy dniem i nocą pościli i modlili się, dlatego że jest jeszcze czas na wypoczynek, ale też czas na pracę, na obowiązki, które musimy wypełnić. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy te posty i modlitwy pielęgnowali w sobie i żebyśmy rozwijali. W poście i w modlitwie możesz wyprosić dar nawrócenia dla drugiego człowieka. Tak działa post i tak działa modlitwa. I zwróć uwagę, często tak niepostrzegane te nasze siostrzyczki, które jak mrówki chodzą, żeby pomóc tu i tutaj w świątyni, ale też i w szkole, i często niezauważane przez nas, jaką one robotę w Kościele wykonują, niesamowitą. A szczególnie te, dla których dzisiaj będziecie mogli złożyć ofiary dobrowolne, siostry kontemplacyjne. To są takie, które tylko poświęciły swoją służbę Bogu i modlitwie. Nawet nie wychodzą ze swoich pomieszczeń na świat. Tylko są wyznaczone do tego osoby, które no, muszą zrobić zakupy czy podstawowe jakieś potrzeby zaspokoić sióstr. Natomiast wszystkie pozostałe dniem i nocą poszczą i modlą się, często niezauważone przez nas. Na tym właśnie polega ta współpraca, ale też odpowiedzialność jednej osoby za drugą osobę. Często jest tak, że ty o tym nawet nie wiesz. Ksiądz się modli za ciebie. Często nie wiesz o tym. Często jest tak, że ja o tym nie wiem, że ty się modlisz za mnie. To jest właśnie to uzupełnianie się. W Kościele jest takie właśnie uzupełnianie się. I na tym można budować dobro. Ale to dobro też, to co powie starzec Symeon, ono będzie często atakowane. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Dobro nie jest chwytne. Zło potrafi chwycić człowieka. I z tego zła później jest bardzo trudno wyjść. Zło będzie walczyć z dobrem.
Dlatego będą atakowali Jezusa Chrystusa. Dlatego będą atakowali Ciebie, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Nie zrażaj się tym. Od samego początku, już od urodzenia, zapowiedziano, że będzie to znak, któremu sprzeciwiać się będą. Ale wygrasz. Za natchnieniem Ducha Świętego, jak będziesz szedł do Jezusa Chrystusa, wygrasz.